No i dzieje się, prawda? Przed chwilą zakończyła się Błotna Liga Mistrzów, największy turniej piłki nożnej błotnej w ogóle w Polsce. Działo się. Różne konkursy. Truskawka jest dzisiaj królową w Krucinie. Święto rolników. Jako symbol pracy rolnika truskawka jest idealna, ponieważ jest owocem smacznym, wakacyjnym. Nie. Natomiast to turniej piłki nożnej błotnej jest pod hasłem, jeżeli się mamy obrzucać błotem, to na boisku, a nie w codziennym życiu. Tak? No już niedługo bitwa, jedyna na świecie bitwa truskawkowa. Plus no, przeróżne konkursy, wybraliśmy największą truskawkę, były Mistrzostwa Świata w jedzeniu truskawek na czas. W ogóle strefa truskawkowa dla dzieci, no, mnóstwo atrakcji, stragany, rękodzieło ludowe, ser korycińskie oczywiście też musi być tutaj u nas nad zalewem. Trudno nawet to powiedzieć, trzeba po prostu być. No to już 28 rok, 28 Ogólnopolskie Dni Truskawki. Czas biegnie tak szybko, że po prostu trudno nawet uwierzyć, że to aż tak daleko zaszło. Wczoraj dzień pełen sportu, teatru. Dzisiaj świetna zabawa, kultura, koncerty. Nie zabrakło również teatru na scenie. Nie ukrywam, że jestem bardzo dumna z grup artystycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, ponieważ na otwarcie wystąpił chór Epoka. Wystąpiła jedna z naszych uczestniczek zajęć wokalnych, na które dziewczynka chodzi do Gminnego Ośrodka Kultury z kilkoma piosenkami na dużej scenie. Wystąpił również teatr na scenie i było to ryzykowne, ponieważ w plenerze teatr na scenie, ale jednak to był strzał w dziesiątkę. Publiczność była zachwycona. Nasi aktorzy zagrali fragmenty Zemsty Aleksandra Fredry, tej sztuki, której premiera odbyła się wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury. Pogoda dopisuje, słońce świeci, błoto stygnie, ponieważ właśnie zakończyły się rozgrywki błotnej Ligi Mistrzów w Korycinie. Za chwilkę w powietrzu będzie unosił się zapach truskawek, ponieważ o 17:00 bitwa truskawkowa. Bardzo zabawna bitwa i tak jak mówię, niesamowicie pachnąca. Wieczorem koncerty naszych podlaskich zespołów, no i gwiazdą wieczoru jest kombi. Także bardzo dziękuję za tegoroczne Ogólnopolskie Dni Truskawki, za tę frekwencję, za tych wszystkich gości, którzy do nas przyjechali.